Doskonale pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie wiele, wiele lat temu film Her Milosza Formana. Miałem kilkanaście lat, obejrzałem ten film kilka razy pod rząd, mieszkałem tuż za kinem. Ten film bardzo pacyfistyczny naznaczył mnie potem na całe życie niemalże. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie pierwsza scena, kiedy to ojciec odwozi syna na autobus. Bo ten ma lecieć na wojnę w Wietnamie, to jest koniec lat 60. Przypominam sobie z kolei, jak bardzo czułem się wdzięczny i pamiętałem o tej scenie z Heru, odwożąc mojego syna na przystanek, bo jechał na matury w maju zeszłego roku do liceum, do którego uczęszczał. Byłem wdzięczny za wspólny czas, który mamy, za czas spokoju, za spokój, za to, że może się uczyć. I przypomniałem sobie o tym wszystkim parę dni temu, kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem Ukraińcem. Nasz wspólny znajomy pożegnał właśnie swojego syna, 23-letniego Jurę, który zginął na wojnie. To, co mogę zrobić, to zrobić ten przekaz, bo to potrafię i czuć wdzięczność za to, co mam jeszcze bardziej.